Cześć, witam się z Wami serdecznie. Ja jestem Angelika i prowadzę kanał Sztuki Nigdy Nie Za Wiele. W tym odcinku opowiem Wam o tym, co mnie w listopadzie zainspirowało, ale zanim do tego przejdę, chciałabym ogłosić jedną rzecz, a mianowicie kanał Sztuki Nigdy Nie Za Wiele zbliża się do magicznej liczby 500 subskrypcji. Brakuje tylko kilkunastu followersów. I z okazji 500 zrobię Q&A. Pod ostatnim filmem jest już kilka pytań, głównie dotyczących sztuki, ale pod tym filmem też możecie zadawać pytania do Q&A i jak tylko wybije to 500, to ja wtedy biorę się za nagrywanie odcinka, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania. Okej, ale nie przedłużając, dzisiaj o inspiracjach listopada. Zacznę od serialu. This is monochromatic light. It looks like there is no colors. But have a look at this. This is what design is about. Jest to serial Abstract, sztuka designu, sezon drugi. Ja obejrzałam sezon pierwszy w 2017 roku, wtedy kiedy wyszedł na platformę Netflix, bo jest to serial Netflixa. Natomiast ostatnio ukazał się właśnie sezon drugi i ja ten sezon obejrzałam w listopadzie, dlatego pojawia się w moich inspiracjach. Abstract jest to serial o designie, a szerzej mówiąc o projektowaniu. Jest to serial dokumentalny, więc w każdym odcinku mamy inną osobę. Pojawia się w drugim sezonie kostiumografka, projektantka zabawek, projektant cyfrowy, liternik. I każda z tych postaci jest współcześnie żyjącym projektantem, projektantką i twórcą. Często są to osoby, z których projektów, rozwiązań korzystamy na co dzień. I tak na przykład Ian Spalter, który jest bohaterem chyba przedostatniego odcinka, jeśli się nie mylę, jest projektantem Instagrama. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze stare logo Instagrama, to z aparatem, z takim Instaxem w brązowej kolorystyce. No to właśnie jest to jeszcze Instagram sprzed ery Iana Spaltera, ponieważ to on wymyślił to nowe logo Instagrama, które mamy teraz. I ten odcinek chyba zrobił na mnie największe wrażenie, ponieważ Instagram jest to platforma, z której korzystam każdego dnia i super było oglądać kulisy powstawania tak naprawdę i funkcjonowania tego, z czego korzystam, więc to było takie super doświadczenie i bardzo polecam Wam ten serial, ponieważ jest inspirujący, ale też daje nam wiedzę na wiele różnych tematów i wyjaśnia to w super przystępny sposób. Więc Abstract, sztuka designu, jest dostępny na Netflixie i to jest pierwsza inspiracja. Kolejną inspiracją listopada jest wystawa. I być może niektórzy z Was wiedzą, że 1 października przeprowadziłam się do Gdańska, a przeprowadziłam się z Katowic, więc była to długa podróż. I w związku z tym w tych inspiracjach pojawia się też wystawa, którą obejrzałam tutaj na Pomorzu, jednak nie w Gdańsku, a w Gdyni. I jest to wystawa, która nosi tytuł Barbara Hof, Polskie projekty, polscy projektanci, którą możecie zobaczyć w Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni. Barbara Hof jest projektantką, ale z wykształcenia jest historyczką sztuki. Ja też jestem. I tak naprawdę ona nie zaczęła od razu projektować. Jej kariera rozpoczęła się od tego, że w latach 50. zaczęła pisać do różnych magazynów, i w Przekroju miała własną rubrykę, która była zatytułowana Moda. I tak naprawdę zaczęła później projektować ubrania, a w latach 70. założyła swoją własną markę Hofland. I jest to niespotykane, ponieważ w tej części Europy w latach 70. nie było innego artysty projektanta, który miałby własną markę,
jeszcze w dodatku poza centralnym planowaniem i nazwaną od swojego własnego nazwiska. Było to bardzo niespotykane. I Hofland stał się bardzo popularną firmą, a w zasadzie fabryką, ponieważ Barbara Hof stawiała na produkcję masową z wykorzystaniem oczywiście lokalnych materiałów, które pozyskiwała z wielu różnych fabryk. I ta wystawa, wystawa w Muzeum Miasta Gdyni, jest wystawą retrospektywną artystki, ponieważ jej marka Hofland już nie istnieje od 2007 roku, więc jest to etap zamknięty. I na wystawie możecie zobaczyć wiele jej projektów, ale też artykuły, felietony do przekroju. Wystawa bardzo zachęca do czynnego korzystania z niej. Jest super pomyślana. I jest też taki kącik, w którym można dotknąć różnych materiałów i zobaczyć, jaki w dotyku jest jedwab. I ta wystawa zrobiła na mnie spore wrażenie, ponieważ ja wcześniej miałam taki obraz tego Hoflandu, że jest to taka moda z PRL-u, która już trochę trąci myszką i jest to coś, co nie do końca mi się podoba. A ta wystawa przedstawiła projekty, które są niezwykle nowoczesne, są niezwykle współczesne i naprawdę większość z tych rzeczy sama założyłabym dzisiaj. Więc bardzo byłam po wyjściu z tej wystawy zadowolona i zainspirowana. Wystawę w Gdyni możecie zobaczyć do 9 lutego 2020 roku, więc jest jeszcze trochę czasu. Ja bardzo Was do tego zachęcam i polecam. Kolejną inspiracją listopada jest film. I jest to film animowany, ale film animowany dla dorosłych, więc muszę to podkreślić. Jego tytuł to Ruben Brandt, kolekcjoner. Stronger and stronger. Characters from famous paintings continue to attack me. Jest to animacja węgierska, która w Polsce w zasadzie przeszła bez echa. Mimo tego, że swoją premierę światową miała już w połowie 2018 roku, to na polskim rynku pojawiła się dopiero w listopadzie. I ja obejrzałam ten film na HBO Go, ponieważ już trzeciego był na tej platformie i tam też możecie go obejrzeć. Nie wiem, czy gdzieś indziej jeszcze jest, ale na pewno jest na HBO Go. Ruben Brandt jest kolekcjonerem dzieł sztuki i psychoterapeutą, który prowadzi swoją własną klinikę. I ma pewien problem, ponieważ miewa koszmary, w których nawiedzają go postaci z najsłynniejszych dzieł sztuki i te postaci w jego snach próbują go zabić. Ale jego pacjenci postanawiają pomóc mu w tym problemie, pomóc mu z tym problemem, ale nie mogę powiedzieć, co dzieje się dalej, ponieważ byłby to spoiler. Więc powiem tylko, że serial ocieka sztuką i nie chodzi mi tylko o to, że pojawiają się tam reprodukcje najsłynniejszych obrazów, jak choćby Olimpia Maneta, Infantka Małgorzata, Nighthawks Hoppera, czy wiele, wiele, wiele innych dzieł, ale również kadry malarskie przedstawiające jakieś sceny rodzajowe również nawiązują do dzieł sztuki. I ta sztuka pojawia się również w detalach, jak na przykład podczas sceny, w której w plenerze jest postawiona sztaluga, a pędzle są postawione w kubku, który jest pustą puszką zupy Campbell Andy'ego Warhola. Więc tak naprawdę jest to skarbnica dzieł sztuki i żeby dopatrzyć się wszystkich analogii, myślę, że trzeba by było klatka po klatce zatrzymywać film i szukać ich na spauzowanym obrazie, bo jest tego mnóstwo i
Jest to też świetna zabawa, dla mnie to była naprawdę niesamowita zabawa, że ciągle widziałam te analogie i ciągle było ich coraz więcej i coraz więcej. Ale, jak już powiedziałam, Ruben Brandt to nie jest tylko film o sztuce, to nie jest wydmuszka. Ruben Brandt zmaga się z pewnym problemem i ten film opowiada o chorobie, opowiada o problemach psychicznych i więc polecam Wam ten film z dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście dlatego, że jest tam pełno sztuki, a po drugie, że jest to po prostu dobry film, który opowiada ciekawą i ważną, myślę, historię. Przechodząc do czwartej rzeczy, właśnie, bo czwarta rzecz jest rzeczą, jest to świeczka. Jest to świeczka, którą dostaliśmy od Zuzy. Nie wiem, Zuza, pozdrawiam Cię, jeśli widzisz. Zuza była naszą pierwszą gościną w Gdańsku, więc pozdrawiam Cię, Zuza. I ta świeczka jest świeczką marki Hagi. Jest to polska marka kosmetyków. A ta świeczka jest świeczką sojową i przyznam, że nigdy nie miałam takiej świecy. Ona cudownie pachnie i ten zapach to upalne lato, więc cieszę się, że mam lato w zimie, ponieważ jest tu strasznie zimno, naprawdę. W Gdańsku jest zimniej niż w innych miastach w Polsce i do tego wieje taki przeszywający wiatr, więc jak wchodzę sobie do domu i zapalam świeczkę, to myślę o lecie. Do tego jest świetnie zaprojektowana, co ja bardzo cenię, ponieważ jak pewnie wiecie, jestem miłośniczką designu. To jest świeczka w słoiku, jest to świeczka sojowa, świeczka polskiej marki i myślę, że to też jest super pomysł na prezent. Ja dostałam ją w prezencie i był to super prezent, więc zbliżają się święta, jeśli chcecie i nie wiecie, co kupić komuś na prezent, to jest super pomysł. Kolejna rzecz to notes kolekcjonera. A co to takiego jest notes kolekcjonera? Jest to książko-notes, w którym znajduje się wiele przykładów polskiego designu lat PRL-u. Ja akurat kupiłam sobie część poświęconą szkłu. Jest to część piąta, czyli wcześniej powstało kilka innych części. Wiem, że są to meble, krzesła, fotele, zegary. Ja jeszcze znam część poświęconą krzesłom i fotelom, ponieważ kupiłam ją mamie na urodziny kilka miesięcy temu, więc też wiem, jak wygląda i też ją polecam oczywiście. Ale notes kolekcjonera jest super rzeczą, ponieważ znajduje się tutaj... może pokażę... wiele przykładów szkła z polskich hut. Oczywiście te huty są wypisane w spisie treści i są to tak naprawdę różne, najróżniejsze przykłady szkła tamtych lat. No tutaj, jak już widzicie, ja sobie zaznaczyłam różne rzeczy, ponieważ kilka z tych przedmiotów mam sama w swojej prywatnej kolekcji, więc bardzo, bardzo lubię takie rzeczy. To też jest świetny pomysł na prezent z okazji zbliżających się świąt, czy tam Mikołaja. Notes kolekcjonera możecie kupić sobie na stronie Vintage Collective. Ja też zamawiałam go z tej strony. On też jest dostępny w niektórych miejscach stacjonarnie, w jakichś małych księgarniach albo kawiarniach, no ale to zależy od miasta, więc Wam nie powiem, możecie sobie sprawdzić. No i to chyba wszystko na dziś. Jeśli podobał Ci się ten film, to możesz zostawić łapkę w górę. Przypominam o zostawianiu pytań do Q&A. Większość pytań dotyczy sztuki, ale jeśli zapytasz, ile mam wzrostu, to się nie obrażę. Nie no, żartuję. Oczywiście zachęcam do zadawania pytań
krążących wokół sztuki. To już koniec na dziś. Zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama, bo tam ostatnio dzieje się najwięcej. No i pozdrawiam, do zobaczenia w kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa, pa.